Nie wiem, czy widać, ale na drugiej stronie, naprzeciwko nas dokładnie, w zeszłym tygodniu Krzysiek razem z Arkiem próbowali przetrzeć szlaki. Druga strona zbiornika jest zupełnie odmienna od tej, co tutaj zostaliśmy. Jest tam głębiej, dno jest bardzo miękkie. Łowienie głównie opiera się o obławianie przybrzeżnej strefy okolic Szczcin, gdzie jeszcze dno jest piaszczyste i twarde. Później, gdy robi się głębiej, zupełny muł, totalna maź. Z tej strony mieliśmy półkę metrową przy trzcinach, dno potem schodziło łagodnie. Też próbowaliśmy na początku łowić pod trzcinami, natomiast uznaliśmy, że dalej od brzegu ryby też przecież mogą doskonale żerować, znajdować pokarm, więc postawiłem marker trochę dalej, Krzysztof również. No i mieliśmy doskonałe efekty. 15 kg, 150 amur. Świadczy o czym jak najbardziej, że taktyka i nasz pomysł, myślenie było jak najbardziej trafne. Było dosyć miękkie, więc jedne zestawy mieliśmy zrobione w formie zestawu helikopterowego. Przy trzcinach były miejsca, gdzie występowały jeszcze korzenie po tataraku, więc Krzysztof stosował Chodriga z systemem wypinającym ciężarek. W chwili obecnej firma nasz ma bardzo ciekawy patent na wypinanie tego ciężarka. Jest to taki plastikowy mały element, który wygląda dosyć kosmicznie, ale jest bardzo fajny i bardzo praktyczny. Zasada jego jest wręcz banalna. Wystarczy tylko, że przypon po ledkorze przesunie się na dół i tutaj, na końcu tego zestawu jest taki ruchomy element. Jeżeli tutaj naciśnie, sprężyna zaraz się uruchamia i wypuszcza ciężarek. Genialny patent. Tutaj blokuje się kretlikiem, koniec ledkoru wchodzi tutaj do środka. Sprężyna działa, genialny patent. Zestaw helikopterowy też można stosować do dalekich rzutów, więc jest to dosyć uniwersalny zestaw i patent, nie tylko do Chodriga. Naprawdę fajny wynalazek, czasami bardzo potrzebny.
Przypon do oczodrójka mamy gotowy. Wygląda on mniej więcej tak. Najlepsze są haczyki, które odgięte mają oczko do tyłu. Dzięki temu możemy bardzo łatwo sterować kształtem i ułożeniem haczyka względem ledkora lub innej linki bieżącej. Dzięki temu, że haczyk jest równolegle do dna, samo działanie przyponu, sama zasada jest taka, że przypon jest bardzo agresywny, bardzo szybko zacina ryby. Tutaj mamy bardzo wyporną przynętę, która ustawia nam przypon po prostu równolegle do dna. Kolejną ważną rzeczą jest odpowiednie dociążenie i wyważenie tego przyponu. Bardzo dobrą chłopcy mają z Nesha pastę. Czym się różni od innych past, które są na rynku? Przede wszystkim tym, że jest bardzo twarda. Dzięki temu, tam gdzie ją nałożymy, tam ona będzie. Możemy zestaw ściągać, nie jeździ po żyłce, po plecionce. Naprawdę bardzo fajna pasta. Dociąży nam idealnie zestaw. Więc warto ją stosować. Teraz są dwie możliwości założenia czodryga na taki przypon wiodący, nazwijmy to. Albo będzie to ledkor, albo to będzie inny jakiś lider. My wykorzystamy tutaj ledkor bez rdzenia ołowianego. Bardzo fajny ledkor, bardzo miękki, genialny do przyponów. Pierwszy raz, że spotykam się z takim ledkorem, a naprawdę, no, genialny wynalazek. Bardzo ułatwia życie, no i bardzo łatwo się nim operuje. Wiąże się tak jak standardowy ledkor, więc nie ma żadnego problemu. Naciągamy koralik jeden. Teraz zakładamy krętnik z naszym przyponem. Zakładamy drugi koralik. Na końcu nasz zestaw z uwalniającym się ciężarkiem. Cały przypon jest już gotowy. Dzięki temu ułożeniu omijamy wszystkie podwodne zaczepy, śmieci, różne rzeczy, które są na dnie, a które przeszkadzają w pobraniu przynęty przez karpia. Kuleczka jest doskonale widoczna. Można tym łowić na zielsku, na mule, na innych roślinach, nie wiem, w jakichś przeszkodach, patykach, liściach. Genialny przypon, bardzo popularny w ostatnim czasie. Również bardzo skuteczny, dlatego myślę, że taką popularność w Polsce też również zdobywa i coraz więcej osób go stosuje. Nam pomógł złowić wspaniałą rybę. Krzysiu pobił swój rekord życiowy, więc naprawdę myślę, że warto to stosować. Jeszcze jedna ważna rzecz. Koraliki w przyponie możemy ustawiać na różnych dystansach. Najlepiej, żeby były one około 50 cm minimum od ciężarka. Można je zsunąć. Można je również rozsunąć. Są różne szkoły, natomiast jedna i druga metoda się sprawdza. W zależności od potrzeb możecie różne ustawienia spróbować.